Siema. Robię sobie taki króciutki filmik po drodze. Odpoczynek. Bo dzisiaj parę rzeczy udało mi się załatwić. I ten wrócę już do siebie. Zrobię taki film o skarbach ze złomowiska. Takie fajne rzeczy można na złomie kupić za parę złotych. Parę groszy. A teraz tylko minutka, dwie. Na złapanie oddechu. I przy okazji, o, tutaj fajne miejsce po drodze. Jak się idzie polną drogą z tego parku przy ośrodku zdrowia, przy tej przychodni naszej, od przedszkola, od ulicy Słonecznej, jest taka polna droga i ona prowadzi prawie do samego Mnicha. Zarośnięta i właśnie to jest przy tej polnej drodze. To jest takie fajne miejsce na ognisko. O, za mną. Tu zawsze ludzie sobie robią ognisko. Takie dzikie, nielegalne, no ale jest bezpieczne miejsce. No i zawsze raczej jest zadbane później. Czasami nawet jak się zdarzy po paru dniach, że ktoś na śmieci, to przychodzą następni. Bardziej tacy tego, ogarnięci ludzie. Zbierają, wywożą stąd, wynoszą śmieci, butelki. Bo tutaj czasami była taka duża sterta przy tym ognisku. No a w tej chwili jest prawie pusto, czyściutko. No i często tutaj można kogoś spotkać, jak się idzie polną drogą. Ja widziałem parę razy pod rząd, sam taki facet bez koszulki chodził, tak zastanawiał się, patrzył do góry, jakby medytował albo coś w tym stylu. I go chyba dwa albo trzy razy pod rząd widziałem tutaj, właśnie w tym miejscu przy ognisku. Ja tam przychodziłem, on chyba mnie nawet nie widział, a tam też się niego nic nie odzywałem. Nie chrząkałem. Nawet, żeby go tam nie speszyć. No i tyle. Także tego. Już prawie mi się wyrównał oddech. Dokończę tylko picie. I ten, i lecę do domu. Także na razie, do następnego razu, do zobaczenia. Siema wszystkim.